ciał, bo zdarza mi się tak powiedzieć, że to była rzeczywiście wizerunkowa katastrofa ta dla Rutkowskiego. To ja teraz popatrzę na, rozszerzmy trochę ten kontekst historyczny. W momencie, kiedy jest to słynne spotkanie przed ogłoszeniem szpery, przed deportacją dzieci do lat 10 i starszych powyżej 65 roku, czy tego dokonane, mówi tak. Gdzie jest obóz zagłady? Tak, ośrodek wręcz, bo tam natychmiast osoby były zagazowywane. Zanim zabrał głos Rutkowski, mówił taki warszawski chłop, cokolwiek to jest, no nie ma znaczenia większego, ale tłumaczył, słuchajcie, w Warszawie rozpoczęła się duży więzieni zostali wszyscy Żydzi. Nas czeka to samo, nie mamy wyjścia, musimy się zgodzić na to, czego od nas żądają. Później mówił kolejny taki prawnik, że sądu gettowego, też tłumacząc, że nie mamy wyjścia. Rozkaz. Oczywiście też mówiono, że żądano od nas 20%, że będzie to mniej tych osób, tak? Są takie zabiegi własne, żeby troszeczkę pokazać, że jednak Rutkowski coś znaczył. I musimy też pomyśleć o pierwszej fali deportacji z getta. Między styczniem a majem zostało wysiedlonych 55 tysięcy do tego samego hełmu. Dlaczego o tym mówi się jako o traumie, a tylko tu się pamięta. Ta szpera jest rzeczywiście takim łamaniem kręgosłupa tej autonomii getta, no i taką ogromną, niewyobrażalną tragedią. Oczywiście dlatego, że do tej deportacji kierowani byli najsłabsi, były kierowane dzieci. Byli kierowani wszyscy ci, których uznano za nieprzydatnych do pracy. Rutkowski myślał, że tym swoim ciałem, tym tą swoją pozycją uda mu się uspokoić sytuację w getcie i nie dojdzie do rozwoju. Oczywiście nie przewidział, że czynnik ludzki, które nie pomogą oddziałom żydowskim takiej spokojnej akcji deportacyjnej, taka jaka była w styczniu, w lutym, w marcu, w kwietniu i w maju, kiedy całe rodziny grzecznie wypełniają skrzynki, pakując się w stacji patologicznej. Sądzie nad Rutkowskim, że było tak naprawdę blisko. Zawiódł świat zewnętrzny. Kontrargument jest taki, że tak naprawdę nie chodziło o koncepcję Rutkowskiego, tylko o interesy Hansa Mizora, który miał plecy w postaci Adata Szpera i po prostu ciągnął wtedy z tej łodzi. To straszne. Zgadzam się, absolutnie się zgadzam, tylko no co, można